cieszę się, że mamy tutaj na sali kilkadziesiąt osób. Przy tej okazji chciałbym wyrazić swoją wielką radość, że dużo nam to spotkanie na pewno dało. Po pierwsze, oczywiście niezapomniane dzisiejsze poranne godziny na Placu Świętego Piotra i audiencja generalna, coś co pozwoliło nam zobaczyć, jak wygląda, jak funkcjonuje troszkę Watykan w innej rzeczywistości, którą my wspominamy ciągle, pamiętając o Janie Pawle II, naszym wielkim papieżu. Świat się do przodu i też dobrze by było, żebyśmy się też uczyli z jednej strony, jak zmienia się kontekst jego nauczania, a z drugiej strony, jakie nowe trendy, nowe myśli, nowe podejście prezentowane jest przez jego następców. Bardzo cieszę się z obecności pana ambasadora Adama Kwiatkowskiego, dlatego że jestem przekonany, że przy udziale naszej ambasady przy Stolicy Apostolskiej jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo wspólnie po to, żeby to, co się dzieje w Polsce, to, co w Polsce jest ważnego, wybrzmiewało tutaj w mieście Piotrowym, dlatego że, tak jak powiedziałem, kontekst się zmienia i naprawdę ważne jest to, żebyśmy byli bardzo aktywni i współpracowali szczególnie w takim miejscu jak Rzym. Mamy tutaj poza ambasadą Stolicy Apostolskiej, mamy ambasadę w Republice Włoskiej, mamy też przedstawicieli przy FAO, więc jest to dosyć skomplikowany ekosystem, dlatego tym bardziej współpraca z tymi jednostkami, które tutaj reprezentują Rzeczpospolitą Polską, jest niezwykle ważna. To tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję również panu profesorowi Licinkowi za organizację, panu profesorowi Maciej Czakowi i księdzu Pawłowi Paśnikowi za udzielenie nam gościny i za współprowadzenie udziału w tej konferencji. Ja pozwolę sobie może powiedzieć parę słów dotyczących właśnie Jana Pawła II jako doktora honoris causa SBGW. Może łatwiej będzie rzeczywiście na się to wstrzymać. Szanowni Państwo, 20 lat temu społeczność akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dostąpiła rzeczywiście wielkiego zaszczytu. Dlatego, że w styczniu 2002 roku w pięknej scenerii sali klementyńskiej papież Jan Paweł II odebrał z rąk ówczesnego rektora SBGW, profesora Włodzimierza Kucińskiego, dyplom doktora honoris causa naszej alma mater. To było bardzo wyjątkowe wydarzenie i na zawsze wpisało się w karty ponad 200-letniej historii SBGW, która pozostaje jedyną polską akademicką uczelnią rolniczą, która jest obdarzona tym szczególnym wyróżnieniem. 17 grudnia Senat SBGW na wniosek wszystkich wydziałów naszej uczelni, wsłuchując się w słowa swojego rodaka, najwybitniejszego człowieka naszych czasów, nadał jego świętobliwości tytuł doktora honoris causa, dziękując mu w szczególności za, i tutaj pozwolę sobie zacytować fragmenty uzasadnienia z uchwały Senatu, za wielkie zasługi na polu jednoczenia ze sobą, we wspólną ziemską rodzinę wszystkich narodów, niezależnie od podziałów politycznych i religijnych, za wskazywanie środowiskom akademickim dróg prowadzących do poznania prawdy i konieczności dialogu między poznaniem rozumowym a wiarą, za wskazywanie dróg umiejętnego korzystania z postępu cywilizacji, zwłaszcza w poszanowaniu życia ludzkiego, za kierowanie do młodzieży całego świata nauczanie wskazujące potrzebę życia w miłości i prawdzie, za nauczanie, którego treścią jest życie i praca, w tym praca na roli, za okazywanie wielkiej troski o polską wieś i żyjących tam ludzi, za umacnianie rodzin prawdą ewangeliczną oraz branie w obronę najsłabszych, wczuwanie się w problemy polskiego społeczeństwa i działanie w służbie polskiej sprawy. Przytoczone uzasadnienie przyznania Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa świadczy o ponadczasowości jego nauczania i pomimo upłynięcia ponad dwóch dekad jest nadal bardzo aktualne, o czym świadczy też tytuł naszej konferencji, gdzie prawa człowieka są jednym z elementów tego, co znalazło się w uchwale naszego Senatu. Niestety niezmiernie są aktualne te problemy współczesnego świata, na które podczas swojej duszpasterskiej misji szczególną uwagę zwracał Ojciec Święty Jan Paweł II. Jakże ważne jest dziś bowiem jednoczenie wszystkich narodów, niezależnie od podziałów politycznych i religijnych. Bieżąca sytuacja polityczna bezlitośnie uświadomiła nam, jak cenna jest wolność i jak kruche bywa pojednanie.
Papież w swoich wystąpieniach wielokrotnie określał wojnę nieodwracalnym ryzykiem, a wszelkie konflikty zbrojne określał narzędziem całkowicie ostatecznym. I warto tę przestrogę wielkiego rękownika pokoju przypomnieć. Ludzkości potrzebna jest solidarność. Jeśli brzemię, to niesione razem we wspólnocie. Zawsze jeden i drugi. Nigdy jeden przeciwko drugiemu. Aby osiągnąć pokój, owoc sprawiedliwości i przebaczenia. I niewątpliwie ta wspólnota działań jest kluczem do wielu sukcesów i musi być podstawą funkcjonowania współczesnych i przyszłych społeczeństw. Bo bez niej nie mamy szans na bezpieczną przyszłość. Harmonijny rozwój nie jest możliwy, gdy skupiamy się na wzajemnych pretensjach, zamiast na konstruktywnej współpracy. Poszukiwanie dialogu między rozumem a wiarą oraz umiejętne korzystanie z osiągnięć cywilizacji z poszanowaniem życia ludzkiego współcześnie jest nadal bardzo istotne. Dynamiczny rozwój badań naukowych spowodował, że wśród wielu przynoszących ludzkości ogromne korzyści są też takie wynalazki czy idee, których wyniki mogą budzić niepokój. Niejednoznacznie etyczne badania genetyczne prowadzone pod hasłem postępu w medycynie czy prace nad nowymi rodzajami broni służącej zagładzie już nie jednostek, ale całych narodów, to efekty działalności naukowej, przed którą przestrzegał nas papież i które mogą przeistoczyć się w przerażające narzędzie zniszczenia i śmierci, niosąc ze sobą groźby manipulacji i zniewolenia człowieka. I naszym obowiązkiem jako ludzi nauki jest więc dbać o to, ażeby nauka była określona przez prawdę, bo bez tej fundamentalnej wartości nie może istnieć wolność, godność człowieka, sprawiedliwość i solidarność, nie może być prawdziwego rozwoju osoby czy całego społeczeństwa. Szanowni Państwo, Ojciec Święty był wielkim humanistą i człowiekiem głębokiej wiedzy. Bardzo często zastanawiał się on nad rolą i przyszłością uniwersytetu. Uniwersytet postrzegał jako miejsce powołane do odkrywania i służenia prawdzie oraz do kształtowania umysłów i serc. Zwracał szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w rozwoju każdego narodu ma autorytet moralny środowiska akademickiego. I to ono właśnie powinno być dostatecznie kompetentne, żeby wskazywać społeczeństwu standardy postępowania i być swego rodzaju źródłem, z którego wiedzy i doświadczeń mogą korzystać poszukujące odpowiedzi jednostki. Te wymagania nie przestają być aktualne także dziś, a na nas, przedstawicielach nauki, spoczywa odpowiedzialność za przyszłość, bo swoją postawą musimy dawać przykład, a pracą wychowywać i kształtować charaktery młodych ludzi, o których szczególnie martwił się Jan Paweł II. Pomimo bardzo różnorodnej tematyki, którą Ojciec Święty podejmował w ramach swoich encyklik czy w swoich homiliach, czy w adhortacjach, czy w listach apostolskich, zawsze przewijało się w nich pojęcie szeroko pojmowanych praw człowieka. Odnosił się do prawa do życia, do samostanowienia, prawa do nauki i do pracy, ale również prawa do szczęścia i do godnej śmierci. Znajdowaliśmy tam wskazówki, jak żyć i postępować, żeby nie zatracić się w pędzie do mieć, zamiast koncentrować się na być, jak budować i dbać o rodzinę, w której toczą się dzieje człowieka, a dzieci winny wzrastać we właściwej wolności, w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji z tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. Również dla nas, dla przedstawicieli nauk przyrodniczych, uczelni przyrodniczych, znamienne pozostają słowa Jana Pawła II, gloryfikującego umiłowanie do ojczystej ziemi, jak sam mówił, tej naszej matki i żywicielki. Odbierając dyplom doktora honoris causa, Ojciec Święty zobowiązał nas, abyśmy nie zapominali o korzeniach i o tradycji. Nakazał nam troskę o rozwój wsi oraz budowanie naukowych podstaw jej rozwoju i rozwijanie perspektyw jej kulturalnego i duchowego wzrostu. I te słowa nabierają szczególnego znaczenia dziś w kontekście ogromnych problemów, których skutki zaczynamy odczuwać wszystkich, czyli kryzysu klimatycznego i hydrologicznego. I to jest część również naszego obowiązku, żeby znaleźć racjonalne sposoby, aby uchronić ludzkość od katastrofy ekologicznej. Szanowni Państwo, przyjmując tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarki Sowieckiego w Warszawie, Ojciec Święty dołączył do wspólnoty akademickiej naszej uczelni, co w sposób szczególny obliguje nas do tego, aby pamiętać o jego nauczaniu
i w codziennej pracy nie ustajemy, żeby te słowa, które słyszeliśmy od niego, wprowadzać w życie. Nasza Alma Mater to uczelnia, której misją jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Wychowując studentów, dążymy do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi, w swoich działaniach traktując człowieka jako największe bogactwo. Dbamy o dobre relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny, a podstawą tożsamości i sukcesu naszej uczelni są takie wartości jak profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność. Są to wyjątki z naszego statutu oraz z naszej misji i strategii do roku 2030. Wsłuchując się w przesłanie naszego papieża Polaka, sformalizowaliśmy obowiązujące od lat w Szkole Głównej Gospodarki Rosyjskiego zasady. Środowisko akademickie w swojej pracy przestrzega kodeksu etyki pracownika naukowego, zaś liczne badania naukowe prowadzone są w poszanowaniu wytycznych zawartych w opracowaniu dobrych obyczajów w nauce. Wprowadziliśmy standard antydyskryminacyjny, politykę równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz plany równości płci. A w trosce o równy dostęp do edukacji wszystkich młodych ludzi powołaliśmy sekcję do spraw osób z niepełnosprawnościami. SGGU przystąpiła też do deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni, a olbrzymim wyzwaniem dla nas jako uczelni zajmujących się rolnictwem i środowiskiem jest Europejski Program Europejski Zielony Ład, którego celem jest zminimalizowanie skali użycia zasobów naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu międzynarodowej konkurencyjności. Szanowni Państwo, podsumowując moje krótkie wystąpienie, chciałbym jeszcze raz odnieść się do ponadczasowych słów Ojca Świętego, które w obecnych, niepewnych i trudnych dla nas wszystkich czasach szczególnie zyskują na aktualności. Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością, ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko raz. Bardzo dziękuję. Papa Giovanni Paolo II ha ricevuto dalle mani dell'allora rettore dell'università la laurea honoris causa. Questo evento eccezionale rimarrà per sempre nelle pagine di oltre 200 anni di storia dell'Università di Scienze della Vita, che rimane l'unica università agricola polacca dotata di questa speciale onorificenza. Serdecznie witam Państwa jako gospodarz tego domu, który od ponad 400 lat jest rzymskim domem Polaków. I cieszę się, że wybrali Państwo to miejsce, aby spotkać się i zatrzymać nad dziełem i nauczaniem świętego Jana Pawła II. Wydaje się to miejsce najbardziej właściwe, bo Karol Wojtyła, który jako arcybiskup krakowski był statutowym protektorem Kościoła i hospicjum świętego Stanisława, uważał to miejsce za swój dom i bywał tutaj za każdym razem, gdy był obecny w Rzymie. Nasze archiwum dokumentuje 92 jego oficjalne wizyty, oprócz prywatnych spotkań, na które właśnie tu zapraszał biskupów i teologów, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II. Trzykrotnie nawiedził ten kościół i dom jako papież. Dzisiaj chcemy powrócić do jego nauczania na temat praw człowieka. Ten temat podejmował bardzo często w ciągu całego pontyfikatu. Wystarczy wymienić encykliki Redemptor Hominis, Laborem Exercens, Soli Scriptura Socialis, Centesimus Annus, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, List Apostolski, Mulieris Dignitatem, coroczne orędzia na Dzień Pokoju, przemówienia do korpusu dyplomatycznego, czy też przemówienia po ONZ i orędzia do sekretarza generalnego ONZ. Ojciec Święty nieustannie powracał do takich tematów jak prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do wyżywienia, do mieszkania, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki, prawo do wolności słowa, do nauki i kultury, prawo do wolności, prawo do wyznawania własnej religii, prawo do wyboru stanu lub zawodu, prawo do założenia rodziny, prawo do własności, prawo do pracy, do godziwych warunków pracy i do sprawiedliwego wynagrodzenia, prawo do zebrań i do zrzeszania się, prawo do swobodnego poruszania.
poruszania się, prawo do narodowości i do miejsca zamieszkania, prawo do uczestnictwa w życiu politycznym i do swobodnego wyboru ustroju politycznego państwa, do którego się przynależy. Wszystkie te prawa Jan Paweł II wywodził z jednego źródła, z godności osoby ludzkiej. Z tej godności, która nie jest wynikiem umowy społecznej, stosunków społecznych, ani z ustanowienia władzy, ale jest nadprzyrodzoną właściwością każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. I przypominał, że podstawową funkcją tych praw jest ochrona i zabezpieczenie godności człowieka. Dziś, jak sądzę, Państwo będą odwoływać się do tego papieskiego nauczania. Ja natomiast chciałbym przytoczyć kilka fragmentów z przemówień wygłoszonych tu, w naszym rzymskim kościele świętego Stanisława. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu 21 marca 1971 roku, nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym, Karol Wojtyła mówił: może najlepiej, jeżeli zaczniemy od analizy tych głębokich głodów, które przeżył ten marnotrawny syn. Na pewno odezwał się w nim w swoim czasie głód chleba. I pod tym względem przypowieść ewangeliczna zasługuje na szeroką interpretację, bo głód chleba jest dzisiaj udziałem wielu ludzi. Jest udziałem całych klas społecznych i całych społeczeństw, całych narodów. My chyba dzisiaj lepiej o tym wiemy. Czujemy odpowiedzialność za ten głód i za wszystko, co się do niego przyczynia. Za wszystkie błędy w dziedzinie ekonomii, ale jeszcze bardziej za wszystkie winy, które tutaj ponoszą ludzie, grupy ludzkie, systemy, wedle których ludzie urządzają swoje życie społeczne i ekonomiczne. Systemy, które rzutują potem na stosunek narodów do narodów, na ten dramatyczny podział współczesnej ludzkości, na mniejszość narodów bogatych, narodów posiadających nadmiar i większość narodów ubogich, głodujących. Jest to prawie że jakaś przepaść, którą trudno zapełnić, którą trudno przekroczyć, choćby się wydawało, że to takie proste. Wystarczyłoby tylko, żeby człowiek, a żeby ludzie odnaleźli się w postawie marnotrawnego syna i poszli do Ojca i wobec tego Ojca odnaleźli to wszystko, do czego są zobowiązani względem swoich braci. Jeżeli dalej pójdziemy za przypowieścią o synu marnotrawnym, to odnajdziemy w niej jeszcze jeden głód, który nurtuje współczesnego człowieka. Głód pojednania, głód jedności. Kościół w naszej epoce chyba bardziej jest świadom tego głodu, tej wielkiej potrzeby współczesnej ludzkości, która choćby się czasem wydawać mogła inaczej, przecież jest mocniejsza niż przeciwna jej potrzeba. Walki, nienawiści, wrogości, w różnych uchwałach. Jesteśmy świadomi tego, jak bardzo te wszystkie dramaty i te wszystkie napięcia, które dzieją, które przeciwstawiają sobie ludzi, są silne w człowieku. Nie chcemy, ażeby to, co nas dzieli, sobie przeciwstawia, co nas rozbija, było silniejsze. Chcemy, żeby silniejsze było to, co łączy i to, co niesie pokój. Czwartą niedzielę Wielkiego Postu 28 marca 1976 roku tak Karol Wojtyła mówił na temat godności i praw człowieka i narodu. Świadomość tego wielkiego dziedzictwa, które ludzie, osoby i narody, a w szczególności nasz naród, mają razem z Chrystusem, świadomość ta była naszym natchnieniem i nie przestaje być naszym natchnieniem. Nie można pomniejszyć człowieka. Nie można pomniejszyć Polaka, bo jest jakaś miara człowieka i Polaka, którą raz na zawsze ustanowił Bóg, kiedy nam Syna swego dał. Więc trzeba we wszystkich dokumentach, we wszystkich sformułowaniach zachować ten wymiar człowieka i Polaka.
uszanować ten wymiar człowieka i Polaka. Nie można go pomniejszyć. Nie można go przykroić do jakichkolwiek założeń, bo jest to jedno podstawowe założenie, z którego płyną wszystkie dalsze. To założenie tkwi w rzeczywistości Boga i w rzeczywistości człowieka. Jeżeli nawet nie widzi się rzeczywistości Boga, to rzeczywistość człowieka jest dość przejrzysta. Prawa człowieka, prawa osoby są wypisane dość czytelnie w jego naturze, w godności ludzkiej osoby. Tych praw nie można negować, nie można ich pomijać. W parze z tym idą prawa narodu, bo naród jest społeczeństwem ludzi, nosi w sobie profil człowieka. Dziedzictwo myśli, serca, kultury, ducha, także dziedzictwo rąk. To wszystko razem na naszej polskiej ziemi ma swój jasno określony profil. I w końcu już jako papież podczas mszy świętej sprawowanej z okazji 400-lecia konsekracji naszego Kościoła w dniu 28 czerwca 1992 roku tak mówił o prawie do wolności. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w pasjonujący, ale równocześnie niezmiernie trudny świat ludzkiej wolności. Temat niezwykle ważny i aktualny. Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolności. Spór o ludzką wolność, o jej kształt, nabrał w naszych czasach szczególnie dramatycznego charakteru. Dzisiaj bronić człowieka znaczy bronić autentycznego rozumienia jego wolności, rozumienia ewangelicznego. Apostoł ostrzega, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała. Słowa zasługujące na szczególne podkreślenie. Poszerzył się bowiem dzisiaj niezmiernie zakres nadużyć wolności, co prowadzi do nowych form zniewolenia. Tym niebezpieczniejszych, że ukrytych pod pozorami wolności. Oto paradoks. Oto głęboki dramat naszych czasów. W imię wolności zniewolenie. Słowa świętego Pawła, a jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Smutne skojarzenia budzą w nas te słowa apostoła w dzisiejszych czasach. Nie tak buduje się prawdziwą wolność. Jest tylko jedna droga. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oto podstawowe prawo wolności. Wolni, aby miłować. Wolni, aby służyć. Kościół świętego Stanisława jest jakby otwartą księgą historii ojczystej ostatnich stuleci. Dzielił on losy narodu w jego tajemnicach bolesnych i radosnych. Tu wznoszono modły, gdy ojczyźnie zagrażało niebezpieczeństwo i tutaj także śpiewano dziękczynne Te Deum za odniesione zwycięstwo. Kościół ten jest szczególnym świadkiem polskiej drogi ku wolności. Trudnej polskiej drogi, znaczonej męczeństwem wielu pokoleń. Mówią o tym liczne pamiątki, jako relikwie narodowe zgromadzone w tej świątyni. Świat na progu trzeciego tysiąclecia woła o Chrystusa. Odwołuje się do Jego Ewangelii wolności. Szanowni Państwo, to tylko trzy fragmenty z bogatego słowa wygłoszonego przez naszego świętego protektora w tym kościele. Przytoczyłem je jako wprowadzenie do tej sesji naukowej, aby uświadomić nam wszystkim, że to, co Jan Paweł II głosił jako papież, było nie tylko oficjalnym nauczaniem Kościoła, ale jego osobistą troską, którą nosił w sercu i głosił, zanim został papieżem. To prorockie słowo o godności człowieka i wynikających z niej prawach nie straciło swojej aktualności. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za organizację tej niezwykle ważnej konferencji. Niestety ze względu na inne obowiązki nie mogę być razem z Państwem w tym pięknym, tak bliskim mieście.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników wydarzenia, życząc owocnych i inspirujących obrad, którym będzie patronował Jan Paweł II. Papież, który jest w sercu także obecnej pani premier Włoch. Pani premier, która została zaprzysiężona w dniu, w którym wspominaliśmy Jana Pawła II. Pani premier, która mówiła wówczas w tym dniu, 22 października, że to papież Jan Paweł II nauczył ją wolności i tego, czym wolność jest. Mówiła wówczas, powtarzając słowa papieża Polaka, że wolność nie jest prawem do robienia tego, co się chce, ale jest prawem do robienia tego, co się powinno robić. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać treść wystąpienia pana profesora Marcina Wiącka. Szanowni Państwo, podczas homilii wygłoszonej w 1998 roku w Nigerii, jednym z najbiedniejszych krajów świata, Jan Paweł II nauczał w następujący sposób. Szacunek dla każdego człowieka, dla jego godności i praw musi być zawsze inspiracją i zasadą wiodącą wszelkich waszych dążeń do umocnienia demokracji, ale także dla tkanki społecznej waszego kraju. Uważam, że przeszło 24 lata później, w dzisiejszej Polsce, ale także w całej Europie, ta myśl jest jak najbardziej aktualna. Godność człowieka to jedno z centralnych pojęć w filozoficznych poglądach najpierw profesora Karola Wojtyły, naukowca, przedstawiciela filozoficznej szkoły personalizmu, a później także papieża Jana Pawła II. Jest to również pojęcie kluczowe dla współczesnego rozumienia praw człowieka. Już pierwsze zdanie wstępu do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, dokumentu fundamentalnego dla ochrony praw człowieka na całym świecie, odwołuje się właśnie do przyrodzonej godności, której uznanie jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Także preambuła polskiej konstytucji z 1997 roku nakazuje całą ustawę zasadniczą stosować w duchu poszanowania godności człowieka. Polska konstytucja mówi wyraźnie, że godność jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna. Jest to bez wątpienia nawiązanie do nauki Kościoła katolickiego, w tym do sposobu postrzegania pozycji jednostki względem państwa i społeczeństwa, jakie prezentował Ojciec Święty Jan Paweł II. Myślę, że niezależnie od wszystkich konfliktów, wojen czy barier kulturowych, coraz powszechniejsze na świecie staje się przekonanie, że wszyscy ludzie są wolni i równi w swojej godności i swych prawach. Oraz, że godność jest tą cechą człowieka, która jest niezależna od jego statusu cywilnego, obywatelstwa, majątku czy wreszcie wykształcenia. Godność stanowi też podstawę, źródło innych praw. To znaczy, że inne prawa nie mogą jej zdominować czy przeważyć. Jak mawiał Ojciec Święty, godność jest wsobna. Człowiek powinien być zawsze traktowany jako ktoś, a nie jako coś. Dlaczego mówię o tym na konferencji poświęconej myśli Ojca Świętego Jana Pawła II? Ponieważ uważam, że właśnie pojęcie i rolę godności jest tym, co najsilniej wiązało polskiego papieża ze światem świeckim. Z prawami człowieka, z funkcjonowaniem wspólnoty, czy też z zasadami współżycia społecznego. Dlatego możemy tu dzisiaj powiedzieć, że w myśleniu o człowieku mamy niejako wspólny rdzeń. Korzystamy ze wspólnego dziedzictwa. Dla każdego organu państwa, organizacji międzynarodowej nie powinno być ważniejszej przesłanki do działania, ważniejszego imperatywu, ważniejszego niż poszanowanie ludzkiej godności. Dzięki wkładowi intelektualnemu Jana Pawła II postrzeganie problemu ochrony godności jest bardziej pogłębione. Nasza wrażliwość i wiedza w tym zakresie są o wiele większe. Służymy tej samej sprawie, ale w sposób ubogacony, czerpiący inspirację z wielu źródeł. Oczywiście nie chciałbym tu pomijać także faktu istniejących różnic, kontrowersji czy dylematów w sprawie rozumienia praw człowieka. Papieskie wypowiedzi czy dokumenty Kościoła w ogólności z jednej strony
akty prawa międzynarodowego, prawo krajowe z drugiej nie zawsze pokrywają się we wszystkich kwestiach. To wielki i wręcz niekończący się temat, o którym powinniśmy rozmawiać i szukać możliwego kompromisu, a jeśli nie jest to możliwe, przynajmniej szukać zrozumienia i poszanowania swoich racji. Myślę jednak, że jeśli wykażemy się dobrą wolą i potrafimy odczytać nie tylko słowa, ale i ducha papieskich wypowiedzi, to ten dialog byłby możliwy. Spotykamy się dzisiaj wszak na bardzo rozległym, zarazem przyjaznym gruncie. Jest nim tak zwana koncepcja integralnych praw człowieka. Głosił ją ojciec święty Jan Paweł II. Ma ona też bardzo wielu zwolenników wśród świeckich badaczy i znawców przedmiotu. Mówiąc w wielkim skrócie, chodzi o integralność i nierozerwalność różnych praw przynależnych osobie ludzkiej, ich faktyczne przenikanie się i związek z ochroną godności. Nie możemy na przykład mówić o pełnej wolności kogoś, kto nie ma pracy, kto jest głodny, czy też kto jest wykluczony. Wszystkie prawa człowieka mają znaczenie i powinny być respektowane. Zarówno te o charakterze wolnościowym, jak i prawa społeczne, czy też ekonomiczne. Także te związane z kulturą, czy ludzką solidarnością. Tylko łącznie mogą bowiem zapewnić należytą ochronę godności. Godność w nauczaniu Karola Wojtyły to przede wszystkim nakaz, zgodnie z którym człowiek powinien być zawsze traktowany jako podmiot, centralna wartość we wszelkiej działalności władzy. Nigdy zaś jako przedmiot. Nigdy jako środek do realizacji celu. Takie jest też rozumienie godności jako źródła wszelkich wolności i praw człowieka, przyjęte zarówno w międzynarodowych aktach, jak też i krajowych konstytucjach, w tym w artykule 30 Konstytucji Rzeczypospolitej, tej obecnie obowiązującej. Nie ulega wątpliwości, że zasadniczą przesłanką godności człowieka jest życie. Prawo do życia to najważniejszy warunek ochrony godności. Z punktu widzenia prawnika godność jest źródłem dyrektywy interpretacji prawa, która służy rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości w sposób zapewniający człowiekowi, czyli jego życiu, jak najszerszą ochronę. W nauce i orzecznictwie dyrektywa ta nazywana jest Indubio Pro Vita Humana. Kierując się tą dyrektywą, sądy i trybunały rozstrzygają liczne, pojawiające się we współczesnym świecie dylematy prawne i moralne. Niech mi będzie wolno posłużyć się przykładem. Polska Konstytucja w artykule 38 mówi o zapewnieniu prawnej ochrony życia każdemu człowiekowi. Podczas prac nad tym przepisem ustawy zasadniczej zrezygnowano z zapisu, że chodzi tu o życie od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci człowieka. Pozostawiono w tym zakresie pewne niedopowiedzenie. Jak wiadomo, już w roku wejścia w życie Konstytucji Polski Trybunał Konstytucyjny stanął przed koniecznością rozwikłania tego problemu. Tego, czy mimo niejednoznacznego brzmienia Konstytucji należy uznać, że obejmuje ona ochroną także płód ludzkich. W znanym wyroku wątpliwość ta została rozstrzygnięta w sposób, o którym powiedziałem. Pro vita humana. Trybunał potwierdził, że płód ludzki jest objęty konstytucyjną ochroną życia, choć jednocześnie zastrzegł, że poziom tej ochrony może być w pewnych okolicznościach inny, niż gdy chodzi o człowieka narodzonego. Takie samo założenie obecne jest w orzecznictwie Trybunałów Międzynarodowych, ETPC, TSUE, ale warto również dodać, że w ostatnim czasie nastąpił w tym zakresie dość istotny zwrot, również w orzecznictwie amerykańskiego Sądu Najwyższego. Jest to kolejnym potwierdzeniem uniwersalnego podejścia do zagadnienia godności człowieka i sposobu rozumienia istoty ludzkiej. Mówiłem, że godność człowieka oznacza, że człowiek powinien być zawsze traktowany jako podmiot, nigdy zaś jako przedmiot działania władzy.
warto przytoczyć w związku z tym fundamentalny problem prawny, który pojawił się w Polsce, ale także w kilku innych krajach europejskich po wydarzeniach z 17 września 2001 roku. Dyskutowano wówczas, czy państwo powinno mieć możliwość zastrzelenia samolotu pasażerskiego, na pokładzie którego znajdują się niewinne osoby, w sytuacji, gdy jest on użyty jako środek ataku terrorystycznego. Innymi słowy, czy można poświęcić 100 czy 200 pasażerów po to, aby ratować życie tysięcy ludzi? Sądy konstytucyjne odpowiedziały na to pytanie jednoznacznie. Nie wolno wartości życia ludzkiego ważyć w taki sposób, w jaki ważymy dobra materialne. Możemy poświęcić przedmiot, aby ratować inny przedmiot, jeżeli przedstawia on wartość wyższą. To oczywiste. Niedopuszczalne jest jednak odnoszenie takiego rozumowania do życia człowieka. Nie można uznać, że wartość 100 istnień jest niższa niż 1000 istnień. Byłoby to uprzedmiotowienie człowieka, naruszenie zasady ochrony godności. Pozwólcie państwo, że posłużę się tu kolejnym cytatem. Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest podmiotem, przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować jako tylko środka do celu, jako narzędzia, ale powinieneś liczyć się z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel. Ta sentencja z pewnością mogłaby pochodzić ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to jednakże zdanie wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty w ten sposób nawiązał w swojej działalności, w szczególności w encyklice Redemptor Hominis, do tak zwanego imperatywu praktycznego Immanuela Kanta. To dowodzi, jak uniwersalną wartością jest godność. Jej rozumienie łączy wszelkich świeckich filozofów z nauką Kościoła i znajduje jednoznaczne odzwierciedlenie także w praktyce orzeczniczej. Bardzo uprzejmie. Profesor Giuseppe Spoto z Uniwersytetu Roma Tre, nasz wieloletni partner. Temat wystąpienia, mają państwo program oczywiście, ale dotyczy właśnie technologii w prawach człowieka, w myśli Jana Pawła II obecnie i w przyszłości. Grazie organizatorowi di questo convegno. Parlerò in italiano e ringrazio la collega per la traduzione che farà del mio intervento. Zacznę od ostatniej refleksji profesora Giuseppe Spoto. Mówił, że 2 kwietnia, kiedy odchodził Jan Paweł II, był na placu Świętego Piotra i to było dla niego niesamowite przeżycie, czuć takie połączenie z setką osób, które też były obecne na tym placu. Jest to dla niego na pewno niezapomniane przeżycie, niezapomniane dzień. Teraz przejdę do tłumaczenia referatu. W nauczaniu Jana Pawła II centralne miejsce zajmuje osoba ludzka z jej niezbywalnymi prawami, których nie otrzymuje z zewnątrz, ale które są przyrodzone i dlatego żaden akt zewnętrzny nie może ich zmienić. Wszystkie istoty ludzkie są równe w godności, co uznaje Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, określona przez Jana Pawła II, jako kamień milowy postawiony na długiej i trudnej drodze rodzaju ludzkiego. Nauczanie Jana Pawła II w pełni potwierdza, że bez solidarności i poszanowania praw człowieka nie może być mowy o postępie. I tutaj wśród wielu dokumentów, które można przywołać, profesor szczególnie zwrócił uwagę na pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, która obszernie właśnie świeca obszerną refleksję o poszanowaniu praw człowieka. Słowa napisane pod koniec poprzedniego tysiąclecia są aktualne także dla obecnego pokolenia, dla dzisiejszych czasów i pozostają też fundamentalne dla przyszłości. Warto pamiętać, że w historii nowożytnego konstytucjonalizmu ochrona praw podstawowych wiązała się z uznaniem abstrakcyjnego podmiotu,
który jednak z czasem zaczął wykazywać pewną słabość. Nomenklatura kart podstawowych zróżnicowała się więc na dziecko, osobę niepełnosprawną, starszą, a konkretnie na postacie bardziej odpowiadające opisowi różnych ludzkich stanów. Podstawowe prawa człowieka jako takie są zawsze takie same, bo są wrodzone człowiekowi, ale sposób ich wyrażania i obrony może się zmieniać wraz z upływem czasu. Zmieniają się także w związku z nowymi agresjami, nowymi problemami, które zagrażają właściwemu sprawowaniu władzy. W encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II pyta, czego boi się współczesny człowiek, zauważając, że wydaje się być coraz bardziej zagrożony przez to, co sam wytwarza i przez dzieło własnego intelektu. Owoce aktywności człowieka, przynajmniej częściowo, zwracają się przeciwko samemu człowiekowi. Instrumenty stworzone w celu pełnej realizacji osoby mogą więc wywoływać także efekty przeciwne, negatywne. Pomyślmy na przykład o łatwości komunikacji i licznych środkach telematycznych lub sieciach społecznych, które pozwalają dziś ludziom utrzymywać kontakt nawet na dużą odległość, ale które mogą też się zostać użyte w niewłaściwy sposób, jako instrumenty tworzące wirtualną bańkę fikcyjnych relacji, typową dla sztucznego życia, dalekiego od konkretnych relacji, więzi uczuciowych, prawdziwego wspólnego dzielenia doświadczeń życiowych. Inny przykład dotyczy ciała. Pomyślmy na przykład o odkryciach naukowych, które poprawiły życie człowieka, umożliwiając pokonanie wielu chorób, ale jednocześnie o niebezpieczeństwach nauki, która nie stawia granic swojemu działaniu, ale traktuje ciało jako zwykły przedmiot. Zapominając, że nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest również moralnie dopuszczalne. Po raz kolejny na pierwszy plan wysuwają się słowa Jana Pawła II, który zapowiadał zagrożenia związane z wypaczonym wykorzystaniem technologii przez człowieka. Dlatego rozwój techniki i rozwój cywilizacji domaga się proporcjonalnego rozwoju życia moralnego i etyki, bo jest to czas wielostronnego zagrożenia, czas wielkiego postępu z jednej strony, ale z drugiej strony też wielostronnego zagrożenia dla ludzkości. System prawny, jakkolwiek rozwinięty, nigdy nie jest doskonały i zawsze wiąże się z wystąpienia w nich ewentualnych nadużyć. Uznanie praw człowieka nie jest dziełem skończonym, ale jest budowane każdego dnia przez nas wszystkich i w każdym z nas właśnie znajduje niezbędny element, ponieważ groźby łamania praw mogą pochodzić od każdego. Dziękuję. Can stay here for your invitation. Dziękuję bardzo. But my Polish are lucky to finish here. So I have to speak in Italian, and I'm speaking about the human rights and canon law in the magisterium, in the thinking of John Paul II. In particular, I will speak about the religion freedom, that in the vision of John Paul II is the first human right. Non è possibile per me riassumere in questo intervento così breve tutta la profondità del pensiero di Papa Wojtyła, un tema di diritti umani che veramente direi sovrabbondante. Kategorii praw człowieka zgodzić się mogę z tym, że po rewolucji francuskiej Kościół postępował bardzo ostrożnie z przesłaniem tej rewolucji i być może przejawiało się to także w stosowaniu innej siatki pojęciowej. Ale koncepcja praw naturalnych, prawa naturalnego, które, z którego ta godność ludzka i wszystko to, co z niej wynika, to było prezentowane w nauce społecznej Kościoła już w XIX wieku bardzo silnie. A do tych, którzy pierwsi, do tych, którzy stali w pierwszym szeregu, nawiązując do siatki pojęciowej, współczesnej siatki pojęciowej i w zakresie praw człowieka, w zakresie praw kobiet, w zakresie prawa pracy, to należał prymas Wyszyński. I kardynał Wojtyła pozostawał w ścisłej łączności, potem jego nauczanie pozostało w ścisłej łączności z tym, co do tej myśli wprowadził właśnie prymas tysiąclecia. Także kwestia może pojęć jest tutaj
zróżnicowana, natomiast kwestia wartości jest tutaj bardziej spójna. Właściwie wszystkie encykliki papieża Jana Pawła II od Redemptor Hominis po Fides et Ratio dotyczą człowieka. To spójna wizja, spójna koncepcja praw człowieka, która jest powiązana i z teologią, i filozofią chrześcijańską. Problematyka związana z prawami człowieka, obok zagadnienia godności, o którym już dzisiaj wysłuchaliśmy, osoby ludzkiej stanowi motyw wiodący i bez wątpienia punkt centralny nauczania papieża. Zarówno działania podejmowane podczas pontyfikatu, jak i nauczanie papież wywarł według mnie istotny wpływ na kształt i rozwój społecznej doktryny Kościoła. Ja chciałam ograniczyć się tylko i wyłącznie do wartości współczesnego świata, właśnie prawa człowieka, a wartości współczesnego świata w nauczaniu papieża Jana Pawła II. Jako pierwszą wartość, próbując zmieścić się w takim krótkim czasie, postaram się przedstawić to, o której dzisiaj już wspominaliśmy, czyli pokój. Pokój, a prawa człowieka. Szanowni Państwo, znamy podstawę praw człowieka i słyszeliśmy dzisiaj o godności. Wiemy, że godność leży u podstaw wszystkich praw człowieka. I wiemy też, jak uzasadnić konieczność istnienia i poszanowania tych praw. I wiemy o tym, że one są niezbędne nie tylko w ujęciu jednostkowym, ale także w ujęciu globalnym i zbiorowym. I analizując wszelkiego rodzaju źródła i opracowanie, dostrzegam osobiście niejednokrotnie brak bardzo istotnego elementu w tym całym rozumowaniu. Mianowicie, zarówno w pracach naukowych, jak i popularno-naukowych mówimy o tej godności, mówimy, że prawa człowieka są niezbywalne, nienaruszalne, ale podajemy też konkretne przykłady. Natomiast nie mówimy o tej przyczynie rozwoju nauki nad prawami człowieka. I tutaj należy podkreślić, że papież Jan Paweł II odnosił się nie tylko do samych praw człowieka, ale również do tych wartości współczesnego świata, które osobiście też uznaje jako ten przyczynek do tego, dlaczego należy te prawa człowieka chronić, nie tylko szanować, ale przede wszystkim chronić. Zatem pokój a prawa człowieka. Pokój i prawa człowieka idą razem. To orędzie na 31 Światowy Dzień Pokoju w 1998 roku. Bo pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oparte są na równych prawach i prawie do samostanowienia narodu. Powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności dla absolutnie wszystkich, to są te podstawy pokoju. Niezwykle ważnym przyczynkiem papieża Jana Pawła II jest sformułowanie po raz pierwszy w sposób wyraźny prawa do pokoju, który ma ścisły związek z poszanowaniem praw osób ludzkich. Pokój sprowadza się w ostateczności do poszanowania nienaruszalnych praw człowieka. Pokój może być osiągany jedynie na drodze głęboko skoordynowanej współpracy wszystkich narodów i państw oraz poprzez poszanowanie wszystkich praw człowieka. Przy czym człowiek jest tutaj nie tylko podmiotem prawa do pokoju, ale także twórcą pokoju. I na każdym człowieku spoczywa obowiązek budowania tego pokoju. My oczywiście wiemy, że prawa człowieka mają pierwszeństwo przed pokojem, ale też one potrzebują pokoju, żeby zaistnieć. I teraz w momencie, kiedy mamy też wojnę, właściwie cały czas na świecie istnieją wojny, trwają wojny, wtedy mamy bezprawie, mamy brak tych praw człowieka i wtedy musimy sięgnąć do innego obszaru ochrony tych praw i tego, co nazywamy prawem humanitarnym. Wówczas prawa człowieka są niewystarczające, bo one po prostu nie istnieją. Drugą wartością współczesnego świata, którą w swojej nauce określał, opisywał papież, to sprawiedliwość. Prawo międzynarodowe nie jest bezwzględnie pozytywistyczne. Sama encyklika Dives in Misericordia z 1980 roku, ona tutaj wspomina właśnie o miłosierdziu. I to miłosierdzie dla katolików jest kategorią teologiczną, ale jeśli porównamy je ze sprawiedliwością, to zauważymy, że prawo międzynarodowe odwołuje się w wielu miejscach do miłości, miłosierdzia, solidarności. Tutaj tylko wspomnę o znanej nam wszystkim formule Radbrucha. To widać również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odwołuje się do pewnych standardów międzynarodowych, ale potem również sprawdza to działanie państwa według norm stanowionych w każdym kraju. Trzecią wartością współczesnego świata, nad którą myślę, że też powinniśmy się zastanowić, mam nadzieję, że będzie szansa na dyskusję, ewentualnie rozmowy w kuluarach, to właśnie wolność. Nie tylko w rozumieniu wolności religijnej, która jest mi osobiście bardzo bliska w związku z moją pracą naukową, ale wolność, sama wolność w rozumieniu też tej wolności w ujęciu demokratycznym. Bowiem demokracja bazuje na prawach człowieka i przez te prawa człowieka ma się urzeczywistniać.
Uznawanie i poszanowanie niezbywalnych praw człowieka jest niezbędnym warunkiem istnienia społeczeństwa i sprawiedliwego ustroju państwa. W perspektywie międzynarodowej powinny być na tej zasadzie oparte wszystkie stosunki pomiędzy państwami, bowiem to pozwoliłoby wyeliminować z życia ludzkości wszelkie formy imperializmu, eksploatacji, kolonializmu, a także przyczynić się do utrzymania globalnego pokoju. Rezygnacja z fundamentu moralnego w życiu społecznym jest poważnym zagrożeniem dla demokracji, bo tylko poprawna koncepcja osoby ludzkiej gwarantuje autentyczną demokrację. Porządek moralny oparty na prawie naturalnym jest ważniejszy dla istnienia porządku demokratycznego, aniżeli prawo stanowione. Może bardzo taka istotna teza, stanowiąca podsumowanie mojego wystąpienia. Dzięki tej hierarchii zachowany zostanie fundamentalny dla porządku społecznego prymat osoby nad społecznością, dlatego że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w fundamentalizm. Dziękuję bardzo. Jan Paweł II nawiązał do spółdzielczości, podkreślając różnorodną działalność podejmowaną także przez wielu chrześcijan, a związaną z zakładaniem spółdzielni, wytwórczych, spożywców, kredytowych, oświatę oczywiście i kształceniem i całego społeczeństwa. Dlatego, że spółdzielczość jest ruchem, który jest na całym świecie. Z tego powodu nie tylko Jan Paweł II nawiązywał do spółdzielczości, ale Benedykt XVI i obecny papież również. Ponieważ no, oczywiście spółdzielnie są i w Polsce, i w Niemczech, jak powiedziałam, w Argentynie i na całym świecie. Więc jedna z takich rozwiązań to jest właśnie myśl Jana Pawła II, była ogólnoświatowa i spółdzielnie także, które no, zawsze w centrum spółdzielczości jest człowiek. To spółdzielnia została utworzona dla spółdzielcy, więc ważny jest człowiek, a nie kapitał. Inaczej jest spółka, które dążą przede wszystkim do zysków. W Dni Młodzieży w 2016 również papież nawiązywał do spółdzielczości, będąc w Krakowie. Tutaj wskazywał właśnie na tą godność, że sprawę na spółdzielczość jako formę zarządzania przedsiębiorstwem. Ja jestem tym, który wzrastał w świetle dwóch filarów Kościoła w Polsce. Kardynał Stefan Wyszyński, mąż stanu, i jednocześnie dzisiaj błogosławiony. Ten, który przeprowadził przez Morze Czerwone, wszystko dokonał pod opieką Matki Najświętszej, wszystko postawił na Maryję. I drugi to kardynał Karol Wojtyła, a później Ojciec Święty Jan Paweł Wielki. I myśmy się uczyli jako młodzi, bo ja już mam 62 lata kapłaństwa. I właśnie myśmy wypełniali ich wskazania w czasach trudnych, bolesnych doświadczeń. Jesteśmy za to Bogu wdzięczni i chylimy swoje czoła przed tymi wielkimi świętymi. Bo świętość jest nam dana i zadana, abyśmy budowali dobro wspólnotowe. Abyśmy budowali to wszystko, co staje się pięknem i mądrością, która nie od ludzi, ale od Boga pochodzi. Bo mądrość prawdziwa, jak mówi psalmista, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. Nie tylko umysłu, ale i serca. Bo mądrość bez serca to właśnie jeszcze jakieś niedopełnienie wszystkiego. A Ojciec Święty Jan Paweł II też kierował się tą mądrością serca i mądrością nadprzyrodzoną Bożą, oświeconą mocą Ducha Świętego. I on staje się dzisiaj wielki. Wielki nie tylko dlatego, że jego pontyfikat trwał 26 lat i 6 i 5 miesięcy. Jako drugi długości sprawowania namiestnika Chrystusowego urzędu w Kościele Chrystusowym. Ale jego wielkość bierze się z tego, że on umiłował Boga nade wszystko i w Bogu umiłował człowieka. Czyli kierował się tym podstawowym przykazaniem wielkiej miłości Boga i człowieka. Bo Bóg powiedział, Chrystus powiedział, na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i proroctwo. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cała, każda społeczność ludzka. Kościół i każda rodzina i wtedy jest jakaś szczęśliwa. I dlatego, proszę Państwa, ja mówiłem tutaj przy tej kawie i gromiłem Pana Przemka, ale mnie się da świadectwo. Może ja trochę dam świadectwo. Jak moje 62 lata kapłaństwa. I właśnie w mojej parafii
Bardzo umiłowaliśmy papieża przez wszystkie lata 26. Każdego 16 miesiąca wspólnie z parafią modliliśmy się w intencji Ojca Świętego, to był grzeb papieski, i rozważaliśmy nauczanie encykliki. Następnie, później, każdą niedzielę śpiewaliśmy Anioł Pański, bo tak prosił Ojciec Święty, z całą parafią. Potem wystawiliśmy pomnik jako jeden z pierwszych, nawet w Polsce, ale i pierwszy w naszej diecezji siedleckiej. Pomnik ze Spiżu Jana Pawła II na 50. rocznicę jego święceń kapłańskich. Nazwaliśmy plac w centrum miasta, plac Jana Pawła II. Następnie postawiliśmy pomnik prymasa tysiąclecia błogosławionego, jak o tym mówiłem, dwa filary, które wskazują nam drogę naszego życia religijnego, społecznego, narodowego, które ma doprowadzić nas do wielkiego celu. A tym celem jest nasze uświęcenie i nasze zbawienie. I dlatego jego wielkość bierze się z tego jego nauczania, bo przecież 14 encyklik wydał. A każda encyklika, to jest tam zawarte, są prawa obrony człowieka. Każda porusza, nawet o Matce Bożej też jest poruszona prawa człowieka. Czy to Redemptor Homis, czy Centesimus Annus, czy Splendor Veritatis. Przecież to jest wielkie, wspaniałe nauczanie. Kiedyś zapytał André Rosart papieża, kiedy wyprowadzał z nim wywiady, które zdanie w Piśmie Świętym jest najważniejsze. A papież zastanowił się chwilę i powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Właśnie dzisiaj musimy poznawać prawdę, bo dziś świat żyje w zakłamaniu. Widzimy to na każdym kroku. Nie będę tego rozprowadzał, bo Państwu nie trzeba tego mówić. Proszę Państwa, prawda jedyna jest podstawowa, to prawda, którą jest Jezus Chrystus. A wszystkie te nowinki, wszystkie te ideologie nowe, które budowane są na zakłamaniu, na hipotezach, a hipotezy przemijają, zmienia się to wszystko, jak kalejdoskopie, i nauka się zmienia. Dzisiaj tak, jutro inaczej, później znowu, bo więcej stawia nauka pytań, jak daje odpowiedzi. Bo wiedzieć, świat cały i kosmos jest wielką tajemnicą, do której nie można dotrzeć adekwatnie aż do końca. I dlatego, proszę Państwa, trzeba nam poznać tę wielką prawdę. Prawdę o Ojcu, o Bogu i prawdę o Ojcu Świętym. Dzisiaj nam trzeba żyć tą prawdą. Bo dzisiaj widzimy, jak ludzie nikczemni, można powiedzieć, uderzają w godność i w osobę Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego. Tego, który stał się największym autorytetem, a jednocześnie stał się tym filarem Kościoła i stał się największym z rodu Polaków. Chcą go deprecjonować. Pytamy dlaczego? A miernota nie znosi wielkości. A zakłamanie nie znosi prawdy. A ciemności nie znoszą światłości. A Jan Paweł II jest obrońcą tych zasad i tych prawd. I właśnie na tym można budować to. I proszę Państwa, Ojciec Święty, Jan Paweł Wielki, stał się świadkiem aż po krańce świata tej Ewangelii miłości, którą głosił, ale jednocześnie o niej świadczył. I my tutaj, proszę Państwa, mówimy piękne słowa, jestem za to niezmiernie wdzięczny, chylę czoła głęboko przed mądrością, nauką i przed Państwem tutaj. Ale proszę Państwa, stańmy się, może tak konkretnie, świadkami papieża. W każdym miejscu, w każdym czasie. Niech to będzie nasze takie apostolskie działanie. Abyśmy mogli właśnie promować te wielkie wartości, które Ojciec Święty nauczał, głosił i za które przelewał krew. Bo właśnie zamachy te wszystkie inne,
Ale to są wszystko cudowne zdarzenia. Trzeba tylko się nad tym zastanowić, to analizować i z tego wyciągnąć wnioski. I dlatego właśnie Ojciec Święty jest tym wykładnikiem prawdy. I dlatego my bądźmy również i stawajmy zawsze po stronie prawdy, broniąc tych wartości ludzkich, tych wartości chrześcijańskich, bo one są jedyne, bo one nie pochodzą od człowieka, pochodzą od Boga. I to jest właśnie ten fundament naszej wielkości i naszej sławy. I dlatego bądźmy świadkami Ojca Świętego. Bo słowa są piękne, a ja powiedziałem, nie tylko słowa się głosili, ale stawiamy pomniki. Bo przemijają pokolenia, przychodzą młode pokolenia i one nie po to nie będą wiedziały. A tak stoi pomnik, Duch Bogu dziękujcie, ducha nie gaście na 50 rocznicę. Wszystko postawiłem na Maryi, na Maryję kardynał Stefan Wyszyński. Od pomnik księdza Popiełuszki, pomnik Golgoty Wschodu. To prawda o Katyniu i tych wszystkich miejscach zbrodni, które właśnie są dowodem tego nikczemnego, ludzkiego, przewrotnego życia. Pomnik dzieci nienarodzonych na cmentarzu, w Piżu, duży, to też głoszenie Ewangelii, Ewangelium Vitae, Ewangelii miłości, Ewangelii życia, że życie ludzkie jest największą wartością. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Że człowiek jest drogą Kościoła i człowiek jest największą wartością. Dlatego już nie chcę przedłużać i zanudzać Państwa, bo tu można opowiadać jeszcze więcej. Ale naprawdę chylę czoła przed komitetem organizacyjnym, że mnie zaprosili tutaj. Namawiali mnie, bo ja powiedziałem, nie dam rady. Ale mówię, ksiądz jedzie. Tak starosta, jak również i pan Przemek. Dlatego dziękuję tym, którzy mnie namówili do dobrego, bo posłuchałem tych pięknych, wspaniałych wypowiedzi. I dlatego powiem jeszcze raz. Oddaję cześć i chwałę, nauce, mądrości i Państwu tutaj zgromadzonym. A to czynię na ręce Jego Magnificencji, Pana Rektora. Wszystkim niech Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Dzisiaj jestem tu jako człowiek i jako osoba zajmująca się ekonomią. Można by zapytać, jak postrzegam Jana Pawła II i jego wkład w tym zakresie, w tym konkretnym. Mieliśmy już dzisiaj okazję wysłuchać referatu, z których wynikało, że papież zajmował stanowiska w różnych, bardzo różnych tematach, nie tylko duchowych, ale dotyczących materii. Ja chciałbym tylko się odnieść dzisiaj do jednej kwestii, do rzeczy, o której papież często mówił i nawoływał, do ekologii, do poszanowania Matki Ziemi, do poszanowania przyrody. I przywołam tu jedno z jego wystąpień w Zamościu w 1999 roku. Napisał tak. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym stosowaniu uprzemysłowionych środków produkcji, w przemyśle i w rolnictwie, czy w zdobyczach naukowych i technologicznych, czy też w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami tego działania dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń. Czyli wynika z tego, że papież nie tylko mówił o prawach i dbał o prawa ludzi, ale również nakładał na nas pewne obowiązki, pewne zobowiązania. I moje wystąpienie krótkie zakończę jeszcze jednym cytatem. Mianowicie mówi tak. Piękno Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę Ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Dodałbym. Niech nie pozostanie bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj jako przedstawiciele z jednej strony świata nauki,
Z drugiej strony mamy przedstawicieli świata kościelnego czy religijnego, mamy też osoby, które są przedstawicielami, powiedzmy, społeczeństwa. Tak? I to, co mnie w jakiś sposób uderzyło, czy zastanowiło po tym, co tutaj słyszeliśmy, o czym rozmawialiśmy, to, że po pierwsze, o czym już wspomniał profesor Runowski, w nauce papieża jest dużo odniesień do bardzo różnych tematów. Mieliśmy kilka referatów, w których pojawiały się te elementy, chociażby no, dla mnie zupełna nowość, spółdzielczość w nauczaniu papieża. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tak? Więc to jest taki pierwszy wątek, że jest wiele rzeczy, o których my nie wiemy. W związku z tym, jeżeli nie wiemy, to dobrze by było tę okoliczność, którą tutaj mamy, że mamy z jednej strony czynnik naukowy, z drugiej strony czynnik duchowy, wykorzystać do dyskusji i do poszukiwania prawdy. Tak? Bo każdy z nas, który kończył studia, kiedyś złożył ślubowanie studenckie, który był jednym z cytatów, jeden z wersów jest taki, że ślubuje wytrwale dążyć do prawdy i swoim świadectwem, swoim postawą dawać się świadectwo. I teraz, czy naukowiec, którego celem jest poszukiwanie prawdy, czy osoba religijna, kapłani, którzy szukają prawdy i ją przekazują, czy osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnych, w gruncie rzeczy idą w tym samym kierunku. Jest takie bardzo ładne słowo, które jest bardzo promowane w tej chwili, czy wymagane wręcz w nauce, interdyscyplinarność. No to potraktujmy tę możliwość wielopłaszczyznowej dyskusji jako możliwość tworzenia interdyscyplinarnej platformy do dyskusji, do poszukiwania prawdy, a jeśli już jesteśmy tutaj jako również naukowcy i samorządowcy, szukamy też pieniędzy, no to może to jest też okazja do tego, żeby w tej interdyscyplinarności znaleźć źródło do tego, żeby na przykład pozyskać środki na badania przy okazji. Tak? Apeluję do tego, żeby rzeczywiście to poznawać te prawdy. Zadałem tutaj pytanie panu ambasadorowi, jak tutaj siedzieliśmy jako taki komentarz. Ciekawy jestem, ilu Polaków przeczytało encykliki papieża? 3%. Są takie statystyki. 3%. Teraz myślę, że przepraszam, jeśli kogoś obrażam, myślę, że w tej sali statystyki będą podobne. My wszystkie? Dobrze, to zdywali się chwalę. 14, a 15 trudno przeżyć, bo to cierpienie i nie. Z tym infułatem czytaliśmy wszystko. Ja mam nawet taki cytat, który w 2001 roku w Castel Gandolfo Ojciec Święty skierował do rektorów polskich uczelni. Powiedział wtedy, tak ważne jest, aby uniwersytet i wyższa szkoła nie ograniczały się do pokazywania wiedzy, ale by były miejscem kształtowania prawego sumienia, tu bowiem, a nie w samej wiedzy, tkwi tajemnica mądrości człowieka. To słowo na człowiek pojawia się znowu jako punkt odniesienia. Mówi się, że reklama nie powinna być sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Podnosi się także, często te klauzule podnoszą także właśnie godność człowieka i taka reklama będzie uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Natomiast pokażę Państwu reklamy, które występują w obiegu społecznym, które pojawiają się, które wywołują dość daleko idącą dyskusję. Reklama piwa, tak? Tutaj reklama piwa. Tutaj wystąpiły panie pielęgniarki, wskazują, że został ich zawód uprzedmiotowiony, tak? One nie chcą być postrzegane jako obiekt seksualny. Tak? Tu i to jest właśnie jedno z orzeczeń Komisji Etyki. Potem także tutaj podane, tak? Człowiek może być różny. Klinika w Warszawie, która umieszczała tego rodzaju reklamy przed i po. Tak? I wskazując na to, że człowiek zawsze musi być doskonały. Tak? I to tutaj też podniesione przez przechodniów. Tak? Oni także mogą zgłosić tego rodzaju zastrzeżenia. No i tutaj reklamy, które budzą bardzo duży taką dyskusję, tak, która pojawia się jednego z napojów energetycznych. One były przedmiotem dyskusji nie tylko na gruncie właśnie tej komisji etyki reklamy, ale także różnych postępowań. Tak? Najśmieszniejsze jest to, że ten napój jest reklamowany, potem pojawia się i potem kolejne reklamy. Tak? O, to jest tu właśnie się pojawia. To ja nie będę może komentował tych reklam, no bo one gdzieś tam są, no trudno z tym komentarzem tutaj w ogóle dyskutować. A pojawiają się już tego rodzaju reklamy, tak? No tutaj tego rodzaju, akurat ta informacja,
Akurat, proszę Państwa, ta reklama nie została uznana sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Zostało uznane, że w tym wypadku no, nie dochodzi do naruszenia uprzedmiotowienia kobiet. No, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że tego rodzaju oznaczenia były tak, że pojawiały się na samolotach amerykańskich podczas II wojny światowej. Wódka wyborowa, ale proszę Państwa, ten symbol, ta reklama pojawiła się w internecie dokładnie 24.12, w chwili, gdy Polacy zaczęli świętować Wigilię, tak? Też zostało podniesione, czy to akurat jest dobre z porządkiem publicznym. A tego rodzaju reklamy, które gdzieś tam istnieją, pojawiają się, tak? No to akurat w świetle wydarzeń gdzieś tam 11 września. No i tutaj, proszę Państwa, mówiliśmy, że jak to jest z tą godnością i tymi wartościami, które gdzieś tam trzeba ważyć. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które trafiło właśnie z Litwy. Przedsiębiorca został ukarany grzywną za tego rodzaju reklamę rzeczy. Jedna mówiła właśnie tutaj po litewsku jest Jezus Maria, co ty masz na sobie? Matko Święta, co to za sukienka? I tak to mniej więcej wyglądało. I teraz tutaj ten przedsiębiorca litewski odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że tutaj ta nałożona grzywna nie była właściwa. Tak i tutaj to wyważono, że tutaj ta wolność wyrażania opinii była istotniejsza. I tu no, takich przykładów, proszę Państwa, pojawi się więcej. No tutaj przykład, który taka firma Advian, ale ona gdzieś tam walczy, nazwijmy, z pewnego rodzaju problemami społecznymi, tak? Także tutaj też gdzieś kontrowersyjne. Na koniec zostawiłem tego rodzaju... Śmierć. Tak, ale jeden z największych... Żniwa. Nie, to ani śmierć, ani żniwa. To producent trumien. Jeden z największych w Polsce producentów trumien. Nie pamiętam ile, ale bardzo duża ilość. Eksportuje, znaczy importuje eksportuje i sprzedaje w Polsce. I aby że te swoje produkty w jakiś sposób zareklamować, w ten sposób reklamuje, tak? No, te kalendarze mają ileś tych edycji, najczęściej właśnie skąpo odziane panie reklamują tego rodzaju produkty, tak? Także proszę Państwa, ja tylko chciałem tutaj, że tak powiem, te kilka zdjęć przedstawić, aby wskazać Państwu no, pewien problem, tak? Ewentualne próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób te wartości pogodzić. Z jednej strony godność człowieka, z drugiej strony wolność wypowiedzi, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, czy też inne wolności, które gdzieś tam nam się pojawiają w tym obrocie gospodarczym. Tak? Encyklice Proximus Annus. Tylko człowiek wolny, wolny w swojej refleksji i osądzie moralnym, jest w stanie dokonać zmiany zgodnie z prawem sumienia. Wolny, ale także wolny w zakresie osądu moralnego. W szczególności ta encyklika koncentruje się właśnie na wolności działania. Ta wolność działania powinna wynikać z naszego osądu moralnego i z prawego sumienia. Tak, żebyśmy działali zgodnie z naszym sumieniem i zgodnie z kanonem osądem moralnym. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Cały czas rozmawiamy o tym, jak w bardzo wielu miejscach pojawiają się odniesienia encyklik do sprzecznych kwestii. Tak naprawdę wszystkie podejmowane problematyki, które, czy tematy, problemy są konfliktem wartości. Rozstrzyganie konfliktów wartości jest niesłychanie trudne i poszukiwanie tych rozwiązań, żeby wyważyć sprzeczne interesy, tą godność, wolność, swobodę wypowiedzi, a jednocześnie na taki moralny porządek, odnosimy się, czy poszukujemy no, takich punktów odniesienia. Encykliki papieskiej i nauczanie społeczne papieża jest takim punktem odniesienia i tak to powinniśmy jakby na to chyba patrzeć i tak uwzględniać. Ja chciałabym w ramach tego zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, bo mówimy tutaj o ochronie człowieka, godności człowieka. Ja chciałabym powiedzieć, że w tę całą sferę wpisuje się społeczna odpowiedzialność biznesu. To co widzieliśmy na przykładzie tych reklam to biznes. I ten biznes zachowuje się w taki sposób, w jaki się zachowuje, to znaczy nadużywa
wolności, prawda, nadużywa swojej możliwości, swojego sposobu przekazu. I wydaje mi się, że mówiąc już o, dyskutując nad tym, co otrzymaliśmy i co nam zostało zadane jako ciąg dalszy do pracy, to ja wróciłabym i zaczęła bardzo mocno koncentrować się na społecznej odpowiedzialności biznesu za słowo, za oddziaływanie społeczne, za interakcje, za interpretacje i za postawy, które kształtują wśród ludzi młodych, ale nie tylko. Dziękuję bardzo. Którzy czynnie i wiernie uczestniczyli w tej naszej dzisiejszej konferencji, podziękuję. Podziękuję za przygotowane referaty, podziękuję za wygłoszone referaty, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uczestnictwo w tej dzisiejszej konferencji, która mam nadzieję będzie takim żywym świadectwem tego, że ten testament Ojca Świętego, jakim jest jego nauczanie, jest ciągle żywy, ale także daje nam szansę na to, aby w sposób praktyczny, nie teoretyczny, ale praktyczny, znaleźć wskazówki, znaleźć drogowskazy do tego, jak działać w tych trudnych, niewątpliwie turbulentnych i nieoczywistych czasach. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Państwu dziękuję.